Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Soku z Jednorożca będę kontynuował temat Turbo, czyli tym razem Turbo Malina. Na początek podziękowania dla kolegi, który się nazywa Macełko. Dzięki za 6 litrów zmielonej maliny. Jest tego w cholerę ciut i to jest po prostu zajebiste. O, tak to powiem. Teraz tak, była już Turbo Truskawa, była Turbo Porzeczka, o porzeczce będzie jeszcze jeden odcinek, ale teraz malina, czyli coś, co jest moim zdaniem jeden z najlepszych surowców na wino. Po truskawce, agreście, rabarbarze i no nie no, wszystkie cztery są zajebiste, po prostu malina ma to do siebie, że jest kwaskowata, jest lekka, jest słodka, więc tak naprawdę jest po prostu moim zdaniem jednym z najlepszych, jednych z no, zajebistych owoców do wina. Teraz tak, ponieważ ja ją dostałem już w formie skompresowanej, to już jest po prostu zblendowana lub zgnieciona, nie wiem co to jest, w każdym razie jest to w formie już delikatnie mówiąc skompresowanej, będę w takim razie robił tylko tak, przygotowuję sobie oczywiście część do plastikowych tych, do zamarzalnika na wtórną fermentację, na cichą już, po cichej, a to tak naprawdę wrzucam do bańki. Wiecie co, już pokazywałem to na truskawie, pokazywałem to na porzeczce. To jest za przeproszeniem żadna filozofia, tak? Wlewam owoce, wlewam trochę wody, wsypuję cukier. Ewentualnie, jak w tej chwili taka sytuacja jest, że ja znowu mam praktycznie sam moszcz, więc ja najpierw zrobię tak, że wezmę wrzątek, rozpuszczę tam cukier, żeby jak najmniej wody użyć, żeby to było znowu turbo. Przypomnę, turbo to jest wersja taka, że jest ekstremalnie dużo owoców, ekstremalnie dużo cukru, kwaskowatość, jeżeli wyjdzie z owocu, to wyjdzie ok, jeżeli nie wyjdzie, to sztucznie dokwaszam, żeby zrobić to coś, co nazywam efektem Sprite'a, czyli dużo cukru, ale jednocześnie kwaskowatość powoduje, że to się fajnie pije. I ekstremalnie alkoholu, czyli po prostu będę ładował maksymalnie drożdżami, cukrem, tak żeby to fermentowało do granic swojej możliwości. Okej, ja w tej chwili znikam, znajdę jakąś bańkę i to wszystko przygotuję i zaraz wracam. Okej, jestem zwarty, gotowy. Część malin powędrowała już do zamarzalnika. To już widać. Teraz tak, przede mną jest odrobina wody. To wsypuję. A nie, dziś się zrobię inaczej. Najpierw wsypię cukier. Bo tak mi się chce. Cukier poszedł, teraz pójdzie do tego woda, oczywiście nie będę robił tego na antenie, bo jeszcze bardziej udekoruję sobie wszystko w koło. Okej, woda z cukrem w środku, teraz ja sobie ładnie to pobełtam, ponieważ mi się nie chciało tego bełtać w miejsce. Jak już mam coś bełtać i ma mi się nie wylać, to tym bardziej mi się nie wyleje z bańki. I tak, minut kilka. Okej, cukier się ładnie rozpuścił, teraz ciąg dalszy, czyli malinę. Teraz tak, zapytacie pewnie o proporcje, jak ja to robię. Tak samo jak w przypadku truskawki i porzeczki, ta sama bańka, czyli 15, będę ją dobijał na całe 10 litrów. Jakby docelowy nastaw mamy 10 litrów i w tej chwili mam 6 litrów maliny. Wlałem około 1,5 litra wody plus kilo cukru. Na razie na starcie kilo cukru, bo jeszcze dojdzie przynajmniej 2 kilo, jak nie 3. I w tej chwili tak naprawdę łącznie będę miał 6, 7,5, 8, jakoś 8, prawda? I teraz tak, będę to na pewno rozcieńczał jeszcze bardziej, bo to będzie zbyt esencjonalne. Tego będzie aż za dużo, więc ja w tej chwili zrobię tak, o. Genialne naczynie, normalnie po prostu epickie. Dobra, ja zrobię to z pozostałymi, zaraz wrócę. Okej, operacja zakończona, wszystko przeżyło, ja też i wszystko w okolicy także. W tej chwili tak, sytuacja jest taka, mamy w środku 6 litrów malin, to były maliny zgniecione, chyba lekko zblendowane, ale tak nie za bardzo. Do tego był kilogram cukru i łącznie wlałem około 2-2,5 litra wody, więc mam w tej chwili tu w środku gdzieś około 9 litrów. W tej chwili czas na ulubione moje drożdże. Oczywiście pod filmikiem będziecie mieli te proporcje, które ja użyłem i co użyłem, ale w każdym razie sypię tego z pół opakowania.
jeszcze nie ma pół. No, hop, 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 szybciej, maleńkie. Atakuję cię, do brzusia, halo. Dobra, teraz tak. Pytacie się, czy z drożdżami można przesadzić. Otóż zasadniczo nie. Dowcip polega na tym, że po prostu jeżeli sypiecie ich więcej, to one się szybciej namnożą. Sypiecie ich mniej, namnożą się wolniej. I tu problem jest taki, że jeżeli się będą wolno namnażały, to może wystąpić jakaś infekcja pod tytułem coś innego w tym nastawie, szybciej niż drożdże się rozwinie i powstanie po prostu infekcja. W tej chwili sypałem po prostu na rympał. Tak samo to wino będę robił na zasadzie takiej, że za kilka dni dosypię drugi kilogram cukru, potem kolejny kilogram cukru i po tym trzecim kilogramie, miną jakieś 3 tygodnie, będę w tym momencie zlewał osady, pozbędę się tych pływających wszystkich sypów i w tym momencie stwierdzę, czy już jest dobre, czy jeszcze nie jest dobre. Jeżeli nie będzie jeszcze wystarczająco słodkie, to będę dosypywał cukru tak długo, aż drożdże zdechną. Się wsypuje po prostu, odczekuję kilka dni, niech się to ładnie dofermentuje, czy tam się zdoła. I w tym momencie stwierdzam, czy już jest to. Pamiętajcie o tym, że czym więcej alkoholu, tym drożdże wolniej pracują. Czyli jeżeli się zbliżamy do tej granicy wydajności drożdży, to one będą bardzo wolno te ostatnie 2% czy 3% dobijały. Co tu dużo mówić? Wino z malin jest ogólnie debeściarskie. Jeżeli już naprawdę chcecie pojechać, to polecam wino z malin, a się nie wino z malin, tylko miód gryczany plus maliny. To po prostu jest coś, co kładzie na glebę, na łopatki rozkłada i po prostu jest odjazdem. Nawet gotowy miód pitny gryczany można spokojnie sobie zaszczepić malinami na koniec, po prostu dodać sok, po prostu już świeży sok do gotowego miodu. Nie wiem czemu, ale jest ten smak po prostu mieszanki miodu gryczanego i maliny jest po prostu obłędny. To też będzie całkiem dobre, już jak wiem, już czytulam i w ogóle. I to jest wszystko. Drugi odcinek będzie pewnie za 2 tygodnie, jak będę dosypywał cukier, etc., etc. Ale tu sytuacja taka sama jak z truskawką, jest porzeczką, więc się nie spodziewajcie żadnych nowinek. Tyle.